Pierwszą, drugą połowę, a to był mecz odwrotny. W drugiej połowie to jest nie zgodziłbym się. Początek to Olimpia siadła, potem się to w miarę uspokoiło i końcówka była dla nas. Mieliśmy swoje sytuacje, miał Józik. Fabianowi nikt nie krzyknął, żeby sam pewnie by z tego mogła paść bramka. Naprawdę nie wiem, co się z nami dzieje, bo z takim zespołem jak Zambrów powinniśmy, gdybyśmy zagrali na swoim optymalnym poziomie, byśmy pewnie to gładko wygrali, a tak to męczyliśmy się przez 90 minut i wynik jest taki, a nie inny. Naprawdę szkoda punktu, bo tu powinny być 3 punkty, no nie oszukujmy się, bo mamy już nóż na gardle, powoli się robi tak ciasno tej tabeli, że jest bardzo ciężko. Tym bardziej dzisiaj, że w tej kolejce właściwie wszystkie drużyny grały pod nas. Właśnie. Wiedzieliśmy to też, że grały pod nas, ale to o tym się nie myśli. Wychodzi się na boisko i chcemy grać jak najlepiej, a w ostatnich meczach nam to nie wychodzi i nie wiem, musimy się zastanowić, co zrobić, by było lepiej, bo naprawdę grać piłkę potrafimy. Ale czy jakąś blokadę mamy, czy nie wiem jak to ocenić. Tak, no jednak tej gry, której pokazaliście w ostatnich minutach, gdzie siedliście mocno na Olimpię, która już praktycznie nie miała siły. Dokładnie tak, no przygotowani fizycznie jesteśmy nieźle i w końcówkach zazwyczaj mamy my więcej się niż przeciwnik i to było widoczne dzisiaj, tylko też faktem oni mogli też na bramkę stać w końcówce, bo poszła tam głupia piłka i troszkę na wariata poszliśmy, ale tak jak mówię, no coś mogło wypaść niestety, święta nie będziemy mieć zbyt szczęśliwe. Bo wiadomo było, jak Olimpia zagra, że będzie pilnować tyłów i że będziecie musieli w ataku pozycyjnym cały czas pilnować się, prawda? Tak, wiedzieliśmy, że Olimpia przyjdzie się tu bronić i oni uwielbiają grać z kontry i to potwierdzili dzisiaj, że stanęli z tyłu i czekali, jak widać na nas to wystarczyło niestety. Ale pierwszy kwadrans drugiej połowy to Olimpia nam chciała. Tak, pierwszy kwadrans, drugi, tak jak mówię, początek, no nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Ale potem już się uspokoiło i... Później był super dla nich, później się chłopaczek wywrócił, tak, wychodził na tę pozycję. Tak. Mogło być 0-2 i co, wtedy nie trzeba było atakować. Dokładnie, no mówię, troszkę szczęście też dopisało, ale mówię, no nie powinniśmy z takim zespołem jak Zambrów kupić punktów. To nie leży wam, przyjechaliście tam niespodziewanie, tutaj... Tak, tutaj remis. No tutaj naprawdę, no gramy teraz, każdy mecz będzie niestety o życie i już nie ma marginesu błędu, żeby te punkty tracić. To rzut świąteczny bez czego? Proszę? Bez kiełbasy, bez jajka, bez czego? Bez panu, święta spędzimy dosyć spokojnie, bo w środę już mamy kolejne spotkanie w Łowiczu. Spędzacie właśnie w Stalowej Woli to święta wszyscy, tak? No ja tam do siebie jadę niedaleko, tak to wszyscy zostają raczej w Stalowej. To jest bardzo ważne mecz w środę. Tak jak mówię, teraz każdy mecz gramy jako mistrzostwo świata, naprawdę, bo nie ma marginesu błędu, żebyśmy jakiekolwiek punkty mogli stracić, bo przegramy mecz i możemy nawet na 10. czy 11. miejscu wylądować. Nie możemy sobie na to pozwolić.